Witam Państwa serdecznie w programie Wytwórnia. Miniony weekend upłynął w klubie Przełomkowej 29 pod znakiem ważnego wydarzenia. Zespół Riverside zaprosił fanów na koncert, w czasie którego rejestrowano pierwszy album DVD w historii stołecznej formacji. Prawie 1000 osób był świadkiem zapierającego dech w piersiach artystycznego pokazu, którego główną część stanowiła art-rockowa muzyka, a całości dopełniła profesjonalna oprawa plastyczno-scenograficzna. Wydaje mi się, że ukończenie trylogii to dobry moment, żeby podsumować naszą jakby działalność zespół w tej postaci, to znaczy nagrywając koncert na DVD. Kto wie, może nagramy to później też na innym nośniku. Ale to będzie taka dosyć ciekawa pamiątka dla tych wszystkich, którzy za 10 lat sobie siądą w fotelu i zobaczą, kurczę, jak ten zespół kiedyś fajnie gra. Ta oprawa, która tutaj jest, to zaskoczyła nawet nas samych. I to, co tutaj się dzieje, przynajmniej moje najśmielsze oczekiwania zostały w ogóle, że tak powiem, co się z nim stało? Nie wiem. Przerośnięte. Yeah. W każdym razie jest na pewno duża ekscytacja tym wszystkim i nie ukrywam, dosyć spora trema, ponieważ robimy coś takiego po raz pierwszy w życiu. To nie jest zwyczajny koncert, tylko troszeczkę inny właśnie przez te kamery, które tutaj się będą kręciły i przez samo nagranie tego to zostanie dla potomności, więc trzeba zagrać jak najlepiej i mam nadzieję, że wszystko się uda. Tego typu oprawa, jeżeli chodzi o dekoracje, jeżeli chodzi o światło, jeszcze nigdy nie miała miejsca podczas naszych koncertów, więc wydaje mi się, że wiele osób odbierze to jako też taki swoiste misterium teatralne. Wydaje mi się, że coś w tym będzie. Trzeba jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę w Polsce nie mamy zbyt wiele miejsc, gdzie moglibyśmy chociażby z tymi ramami się zaprezentować. Kluby są raczej małe, więc to jest rzeczywiście szczególna rzecz. Ale każdy z nas, bo tych ram jest cztery, są cztery ramy i obiecaliśmy sobie, że po koncercie każdy z nas zabierze taką ramę do domu. No to ciekawe. Weźmiesz do swojej kawalerki.
Na pewno pracowaliśmy nad to. To nie jest tak, że jak to się mówi, wyskoczyliśmy sroce spod ogona. My jakby cały czas staramy się prowadzić tą naszą karierę i planować sobie nasze następne kroki. Oczywiście sam fakt tego, że muzyka jest dobrze przyjęta, no to jest jakby punkt wyjściowy do tego, żeby móc na czym pracować, bo inaczej to wszystko nie miałoby sensu. Ale od momentu, kiedy zaczęliśmy grać, kiedy wydaliśmy pierwszą płytę, zaczęliśmy grać koncerty i to zaczęło tak trochę działać jak wirus. Bardziej pocztą pantoflową niż medialnymi jakimiś reklamami czy ogólnie medialnym szumem wokół zespołu, więc to wszystko jak bakterie. W medyczne klimaty weszliśmy, ale zgodzę się z Piotrkiem z jednym. To nie jest tak, że zespół Riverside dostał na początku jakby wielkie dofinansowanie ze strony największej polskiej firmy fonograficznej i dzięki temu zespół zaistniał. Absolutnie, nic takiego nie było. Wszystko tak naprawdę robiliśmy sami od początku i byliśmy konsekwentni w tym, co robimy. Byliśmy konsekwentni, może tak. I dzięki temu udało nam się dojść do tego etapu, na którym teraz jesteśmy. Jest fajnie. I know I can't wanna stay. I know I can't wanna stay. I am your date, I am your world. I am your hate, I am your love. I know I can't wanna stay.